No to witam was w krótkim podsumowaniu Gali Cloud MMA 2. No niestety, no słabo to wyszło. Zapłaciłem 40 zł, Boże, za pay-per-view. Obejrzałem, nie wiem, z 15% gali może. Może nawet mniej, ale to tam szczegół ważne, że Gosia Magika wygrała. Gocha, wiadomo, 3 zł będzie pisać w komentarzu. No. A tak szczerze mówiąc, jestem ogólnie bardzo zawiedziony, że no niestety się nie udało praktycznie w ogóle obejrzeć tej gali. Cały czas zacinało, przerywało, wywalało. Dobrze, że nie było jak na jedynce, że trzeba było, że wyskakiwał komunikat, że trzeba było kupić to pay-per-view ponownie. Mam nadzieję, że włodarze gali Cloud MMA się zreflektują i dadzą ponownie darmowe pay-per-view na kolejną galę. No. I jeśli macie swoje spostrzeżenia a propos tej gali, czy tej, czy poprzedniej, to napiszcie w komentarzu, czy mieliście te same problemy, co ja teraz miałem przy tej drugiej gali. I no co, życzę wam miłej niedzieli, dobranoc, cześć.